Witaj, z tej strony Mariusz i projekt Odmładzanie na Surowo. Projekt, w którym dzielimy się informacjami, które zdobyliśmy, aby odzyskać swoje zdrowie. Razem z Agnieszką prowadzimy ten projekt, aby podzielić się tą wiedzą, w jaki sposób możesz odzyskać swoje zdrowie, poprawić swoją energię, jak również przedłużyć swoje życie. Swoją wiedzę opieramy o lata praktyki, o to, co żeśmy przetestowali na sobie i mamy nadzieję, że Tobie też to pomoże. Dzisiaj powracam do tematu wody. Nagrywam te wideo, chociaż chciałem zrobić to na żywo, ale niestety internet nie pozwolił mi na to. Dzisiaj powracam do tematu wody, ponieważ ten temat podgrzewa cały czas internet. Około roku temu nagraliśmy film Nie pij wody lub Zanim zaczniesz pić wodę, obejrzyj koniecznie ten film. Na tym filmie pragnąłem przekazać informacje, jak, w jaki sposób woda może być dla nas szkodliwa. Wiele osób albo niedokładnie obejrzało ten film, albo nie zrozumiało mojego przekazu, za co przepraszam. Jest to przekaz, w którym chcę wykazać, że picie dużej ilości wody bez sensu, bez celu żadnego, jak również picie wody, która jest nam dostarczana w rurociągach czy w butelkach, może odroczyć po prostu tylko naszą śmierć. Ale zacznijmy od początku. Przede wszystkim to, co jest najważniejsze i o to, co naprawdę w internecie chyba wiele osób się martwi, to jest to, że naukowcy pokazali nam, że jeśli nastąpi odwodnienie naszego organizmu, czyli o 20% zasoby wody w naszym organizmie spadną, to niestety możemy wtedy umrzeć. Ja wcale nie namawiam do tego, żeby doprowadzić do takiego stanu. Druga rzecz to jest taka, o której ja w zasadzie mówię, to jest to, że zatrucie wodą, którą spożywamy na co dzień, która jest nam dostarczana, może po prostu odroczyć naszą śmierć, skraca nasze życie. Nasz projekt nazywa się Odmładzanie na Surowo i bardzo często mówimy o tym, że możemy wydłużyć nasze życie chociażby do wieku 140-150 lat. Dlatego to jest dość ważny element, dlaczego zachęcamy do tego, żeby odstawić tą wodę butelkową, kranową i tą wodę, którą na co dzień po prostu, która jest wokół nas. Ponieważ jest to woda zatruta, toksyczna, zawiera mnóstwo związków, które nie powinny się znaleźć w naszym organizmie. Natomiast, jeśli jesteś osobą, która spełnia te dwa warunki, które teraz za momencik wymienię, to tak, potrzebujesz dużo więcej płynów, niekoniecznie tej wody, którą Ci się zaleca, ale dużo więcej płynów. Po pierwsze, jeśli odżywiasz się tradycyjnie, czyli spożywasz te pokarmy, które nauczyły nas mamy, babcie i tak naprawdę nie one, ale system, który nam sprzedaje teraz jedzenie, czyli spożywasz dużo tradycyjnego jedzenia, w którym jest bardzo dużo soli, jest to przetworzone jedzenie, fast foody lub każde chemiczne przetworzone jedzenie z supermarketu, wtedy potrzebujesz wypłukiwać sól. Potrzebujesz wypłukać sól, ponieważ sól, a sód tak naprawdę zawarty w soli, jest dla nas bardzo szkodliwy. Sód zawarty w soli, jak również w tych pokarmach, zmienia całą chemię naszego organizmu. Dostaje się do komórek, komórki zmieniają swoją chemię i zaczynają zasysać wodę. Zaczynasz puchnąć, zaczynają się pojawiać dużo większe problemy, niż nawet jakbyś tej wody nie pił. Drugie to jest białko. Jeśli spożywasz białko zwierzęce, dużo tego białka zwierzęcego, im więcej, tym więcej tego płynu potrzebujesz, aby pomóc nerkom wypłukiwać te białko, wypłukiwać te toksyny, które powstają w wyniku właśnie przetwarzania białka zwierzęcego. Ale tylko wtedy potrzebujesz dużo więcej wody. Jeśli nie robisz tych rzeczy, czyli spożywasz dużo więcej roślin, chociażby spijesz soków wyciskanych na świeżo w domu, to wtedy tej wody wcale nie potrzebujesz. Woda, czyli taki pierwiastek życia, czyli to, z czego naukowcy nam mówią, że się składamy, niestety jest wokół nas zatruta, tak jak powiedziałem, zatruta, zakażona. Zawiera związki toksyczne, które bardzo niekorzystnie wpływają na nasz organizm. Są to m.in. fluor, chlor, jak również sód. Sód, i tutaj sód jest bardzo ważnym pierwiastkiem, który niestety niszczy nasz organizm. Kilkakrotnie mówiłem już o tym, ale przypomnę raz jeszcze, że nasz organizm, nie wiem czy wiesz, ale wymaga takiego balansu sodowo-potasowego. Mamy w sobie takie pompy sodowo-potasowe, które funkcjonują. I kiedy mamy za dużo sodu lub za mało potasu, to wtedy nasze ciało nie pracuje poprawnie. A mam nadzieję, że chcesz, żeby pracowało poprawnie. Dlatego chciałbym, żebyś zapamiętał, że w naszym organizmie potrzeba mieć 4 porcje potasu, a 1 sodu. Potrzebujemy mieć ten balans. 1 sód, 4 porcje potasu. Natomiast większość z nas ma to zachwiane. Mamy 4 porcje sodu, 1 porcję potasu. Potas wygotowujemy w wodzie, w pokarmach, w posiłkach. Mało spożywamy roślin, które jako jedyne zawierają ten potas, który możemy przyswoić w swoim organizmie. Natomiast, tak jak powiedziałem, spożywamy dużo soli, dużo pokarmów przetworzonych i wtedy ten balans jest zachwiany.
Spożywamy też wodę, tak jak powiedziałem, która jest zakażona, która wpływa na to, że jesteśmy chorzy. To, co jest ważne, jak wiesz być może, enzymy są elementem życia w naszym organizmie. Odpowiadają za wszystko, zaczynając od tego, że na przykład wdychamy tlen i ten tlen, który dostaje się do płuc, on musi przedostać się przez pęcherzyki powietrza, dostać się do naszej krwi. Już tam pojawiają się enzymy, które zamieniają te cząsteczki na malutkie cząsteczki, wprowadzają do krwi. Enzymy zamieniają w naszym ciele wszelkie funkcje, wytwarzają różne funkcje. Cały metabolizm to są enzymy, rozkładanie pokarmów itd., itd. W 1935 roku dwóch naukowców wynalazło enzymy, pokazało, że istnieją i bez nich nie ma życia. I jednocześnie badając te enzymy, zauważyli, że właśnie te enzymy są aktywowane potasem, czyli aktywowane, czyli zaczynają żyć, kiedy dostają potas, ten elektrolit w postaci potasu, natomiast są niszczone sodem. Kiedy jest za dużo sodu, enzymy umierają. Dlatego też skracamy swoje życie. Co prawda odraczamy swoją śmierć, nie umieramy tu i teraz, ale skracamy swoje życie niepotrzebnie. Dlatego zachęcam Cię do tego, żeby przyjrzeć się temu i wyeliminować sód z naszego życia. Pijemy wodę i jaką wodę? Jeśli potrzebujesz pić, to jedyna woda, którą my polecamy, którą zachęcamy do picia, to jest woda destylowana czy demineralizowana. To jest woda, którą my kupujemy, którą my używamy. Jest to, w Polsce kupowaliśmy też w 5-litrowych baniakach. Tutaj mamy w Hiszpanii, jest po prostu demineralizada, czyli demineralizowana woda. O co tutaj chodzi? Pozbawiona jest to woda wszelkich minerałów, wszelkich elementów, wszelkich składników, które mogłyby być dla nas potencjalnie szkodliwe. Dlatego ważne jest, żeby tą wodę, jeśli już pijesz, to wprowadzać bez szkodliwych elementów, bez tych elementów, które są tutaj. Ponieważ woda destylowana jest dla nas wodą bezpieczną, jest to po prostu woda deszczowa, zamieniona zwykła woda na wodę deszczową, zachęcamy do tego, żeby jak najszybciej pojawiła się w Twoim domu. Po co ta woda jest nam potrzebna? Do robienia herbaty. I tutaj polecamy herbatę na przykład peppermint, czyli miętową i jeszcze inny odłam tego peppermint, znaczy miętowej, czyli inna nazwa, jak również podarko ta herbata się nazywa. Jeśli chcesz pić herbatę, do mycia, do lewatywy, do ewentualnie napicia się, czy picia jodu, czy picia wody z octem, to zalecamy właśnie tą wodę demineralizowaną po to, żeby nie zatruwać naszego organizmu. Jeśli potrzebujesz pić wodę, to zdobądź taką wodę jak tutaj. Ale chciałbym pójść jeszcze dalej, powiedzieć Ci, jeśli jesteś chory, jeśli masz już w swoim organizmie jakiś rozwój nowotworów, czy masz jakieś poważne choroby, to metoda Gersona zakazuje picia wody. W metodzie Gersona jest zero wody i zero soli. Charlotte Gerson, 96 lat, mówi o tym, że nigdy w życiu nie spożyła żadnej soli, nigdy w życiu nie zjadła żadnego posiłku, który był przetworzony w jakimkolwiek procesie powstawania tego jedzenia. Wszystkie pokarmy ma albo surowe, albo ewentualnie gotowaną zupę Hipokratesa na samej wodzie, bez żadnego dodatka soli, i ona żyje. Jeśli tej soli by potrzebowała, no to no nie byłoby jej razem z nami. Czyli nigdy nie spożyła soli, dlatego bardzo mocno Cię zachęcam do tego, żebyś zwrócił na to uwagę. Pojawiła się moda picia wody z solą. Jest to błędne podejście do nawadniania naszego organizmu. Dużo więcej na ten temat można poczytać naprawdę w fachowej literaturze. Nawet jeśli niektórzy poczują się lepiej pijąc tą wodę z solą, to tylko dlatego, że w tym momencie zaczynają wypłukiwać właśnie tą za dużą ilość białka czy tradycyjnego jedzenia z naszego organizmu i dlatego to w jakikolwiek sposób może dla nich tymczasowo pomagać. Natomiast nie wydłuży to życia, a wręcz przeciwnie, będzie to niestety skracać życie. Dlatego do czego bardzo mocno zachęcam? Jeśli będziesz mógł, wyeliminuj wodę zwykłą ze swojego życia, ze swojego domu, czy nawet do mycia, czy do picia, czy do czegokolwiek, bo przez skórę tak samo ta woda się dostaje. Powinniśmy spożywać wodę czystą, ewentualnie właśnie destylowaną, demineralizowaną lub wodę deszczową, po to, żeby przedłużać swoje życie. Zadbajmy o
ten balans między potasem a sodem. Jedną ciekawostkę tylko Ci jeszcze powiem, że sól tak naprawdę jest takim narkotykiem, jest takim uzależniaczem. Około 20 lat temu pewni naukowcy na Uniwersytecie w Stanach Zjednoczonych przebadali osoby, które spożywały dużą ilość soli w swoich pokarmach, dosalały swoje pokarmy, bo wydawało im się, że nie ma tam smaku. I okazało się, że sól działa w ten sposób, że jak dodajemy soli, to w pewnym momencie jakby nasze ciało nie czuje, że tam jest sól i tej soli trzeba dodawać więcej. Dużo soli, sodu znajduje się w naszej ślinie. W momencie, kiedy spożywamy pokarmy z solą, niestety obniżamy poziomy właśnie tej, inaczej, zwiększamy zapotrzebowanie na sól w naszym organizmie. Jest to taki narkotyk. Chciałbym Was przed tym ustrzec. Chciałbym, żebyście dodatkowo do filmu, który wkleję pod spodem na temat wody, który nakręciłem około roku czasu, dołożyli sobie te informacje, doczytali, jeśli szukacie więcej informacji na temat metody Gersona, dlaczego woda może być dla nas szkodliwa, i spożywajcie tylko wodę, która jest dla nas w dobrym stanie, bez szkodliwych związków, nie zatruwająca nas. A jeśli nie musicie pić wody, to soki, soki i jeszcze raz soki. Soki dostarczą wam nam wszystkich minerałów, witamin i tego płynu, który tak naprawdę nasz organizm potrzebuje. To tyle na tą chwilkę. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Podziel się z innymi, żeby też nie zatruwali swojego organizmu bez sensu piciem niepotrzebnej ilości wody. I do zobaczenia w następnym wideo. Cześć!